Witam Cię w kolejnym odcinku Myśl jak Neuroterapeuta. Ja jestem Mateusz, jestem prowadzącym na kursie neurodiagnostyki i terapii. I dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do filmu o testach mięśniowych na grupie kulszowo-goleniowej. Zapraszam. Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, jak sama nazwa wskazuje, będą znajdowały się pomiędzy guzem kulszowym, a golenią, czyli łydką. Mamy tutaj trzy struktury, które będą nas interesowały najbardziej. Po stronie bocznej mięsień dwugłowy uda, i po stronie prześrodkowej mięśnie półśniegnisty i półboniasty. Ogólnym testem dla grupy kulszowo-goleniowej będzie pozycja, w której noga pacjenta będzie ugięta do 90 stopni w stawie kolanowym. Będziemy prosić pacjenta, żeby został sobie w tej pozycji i utrzymał, i utrzymał ją tak jak teraz, czyli Monia zostań w tej pozycji, a ja będę szedł do wyprostu. Ważne jest, żebym to ja zaczynał ruch, a nie pacjent siłował się ze mną, czyli nie naciskał swoim udem w moją rękę. Moja zostaje w tej pozycji, ja będę naciskał, trzymaj. I widzimy, że mięśnie są silne, są wydolne po wykonaniu manipulacji na grupie kulszowo-goleniowej. Trzymaj, nie pozwól. Pięknie się wyhamowują. To był ogólny test dla grupy kurczowo-goleniowej, ale moglibyśmy sobie dokładniej zróżnicować, po której stronie mamy potencjalny problem naszego pacjenta. Więc gdy będę chciał sprawdzić, jak wygląda toniczność mięśnia dwugłowego, ustawię sobie kończynę dolną w, 90, w, w kolanie zgiętym w 90 stopniach, tak jak wcześniej, ale zrotuję sobie łydkę do rotacji zewnętrznej. Teraz monia utrzymaj tą pozycję, trzymaj nie pozwól. I widzimy, że mięsień jest silny, wydolny. Ja wykonuję manipulację, ale tylko po zewnętrznej stronie uda. Trzymaj nie pozwól. I tutaj mięsień nam już nie odpuszcza. Rozluźnij się proszę. Czyli widzimy, że gdy testujemy całą grupę kluczowo-goleniową, to są te mięśnie wydolne są silne i mogą się rozluźnić, ale gdy interesuje nas już tylko sterona boczna, czyli mięsień dwugłowy, on jest w hipertonii, ma podwyższone napięcie mięśniowe. Jest to pewnego rodzaju kompensacja w ciele i ciało nie odpuszcza podczas tego testu. Sprawdzimy sobie analogicznie, jak wygląda toniczność mięśni półścignistego i półbłoniastego. Bardzo podobnie ustawimy sobie kończynę dolną w 90 stopniach zgięcia w stawie kolanowym, ale tym razem w rotacji wewnętrznej, tak żeby bardziej zaangażować właśnie mięśni półśięgnisty i błoniasty. Trzymaj, nie pozwól. Mięśnie są silne, są wydolne. Manipulacja w wrzecionek nerwowo-mięśniowych. trzymaj. I tutaj pięknie nam mięśnie odpuszczają, czyli ładnie nam to się wszystko składa, jako taki pełny obraz, gdzie mięśnie po stronie przyśrodkowej są wydolne, są silne i są w stanie odpuścić, ale mięsień dwugłowy udaj jest w hipertonii. Bardzo częstym błędem podczas takiego testowania będzie to, że pacjent podczas testu będzie generował sobie dużo napięcia w stawie skokowym, będzie to zaciskał mięśnie stopy. Aby tego uniknąć, ja delikatnie trzymam sobie zawsze podczas testu mięśnie w okolicy ścięgna Achillesa, ale pilnując też przy okazji, żeby nie wbijać tutaj mocno pazurów, nie wbijać tutaj mocno palcy właśnie w tej okolicy, co mogłoby podrażnić właśnie receptory z tego ścięgna, z tych mięśni, z które się tam znajdują i spowodować, że ten test wyjdzie nam nierzetelnie. Jeżeli pacjent będzie napinał stopę, zaangażuje do tego testu inne mięśnie, a na tym nie będzie nam zależało. Jeżeli chcielibyśmy stestować mięśnie znajdujące się poniżej, czyli na przykład mięśnie brzuchaty, moglibyśmy delikatnie zmodyfikować sobie tą pozycję i bardzo w podobny sposób sprawdzić, jaką toniczność mają te mięśnie. Jeżeli Monia ugnie sobie tutaj stopę, łydkę mniej więcej do 45 stopni zgięcia i napnie stopę do pozycji zgięcia podeszwowego, mocno zaangażuje tutaj mięśnie brzuchaty, jeżeli ja teraz pójdę sobie do, do leżanki, trzymaj nie pozwól, to widzimy, jak pięknie napina nam się właśnie, napinają nam się mięśnie w okolicy łydki. Wykonuję sobie tutaj manipulację, trzymaj nie pozwól i mięśnie nam pięknie odpuszczają. Bardzo delikatna zmiana pozycji, aktywacja stopy i już płynnie możemy sobie sprawdzić inną grupę mięśniową, która znajduje się obok. Jeżeli chciałbyś tak pracować i podobać się diagnostyka, którą tutaj wykonujemy, to wpadaj obowiązkowo do nas na kurs nit do Krakowa i do Warszawy. Te same testy możemy oczywiście wykonać w leżeniu na plecach. Zasady są bardzo podobne. Ja przejdę sobie z tej strony leżanki. Monia ma kończynę dolną ugiętą w 90 stopniach. Ja sobie Mogę albo delikatnie podnieść kończynę górną, tak kończynę dolną, tak, żeby pięta nam tutaj nie zahaczała o leżankę. Jeżeli jest ona wystarczająco śliska, albo skarpetki nam tutaj mocno nie zahaczają, to ta pięta, ta stopa może nawet leżeć na stole. Nie będzie wtedy to problem. Wykonuję, idę sobie do wyprostu w stawie kolanowym dokładnie tak jak wcześniej i nie, nie wykonuję tutaj żadnej rotacji w, w podudziu, więc będzie to test dla ogólnej, Ogólny test dla grupy kulszowo-goleniowej, czyli i dla mięśnia półśniegnistego, i półpłoniastego, i dla dwugłowego uda. Trzymaj, nie pozwól. Widzimy, że jest silny, jest wydolny. Wykonuje sobie manipulację. Trzymaj, nie pozwól. I mięśnie nam pięknie odpuszczają. Analogicznie, tak jak przy wleżeniu na brzuchu, możemy sobie bardziej sprawdzić, czy ciało będzie chciało angażować mięśnie, na przykład najpierw po stronie bocznej, mięśnie dwugłowy uda, pod udzie zarotowane do zewnątrz, trzymaj nie pozwól, mięśnie są silne, manipulacja po stronie bocznej, trzymaj nie pozwól, i tutaj widzimy, że mięśnie nam już nie odpuszczają. Bardzo podobnie, ten sam wynik mieliśmy też w leżeniu na plecach, nic się nie zmieniło, możemy sobie sprawdzić mięśnie, po stronie wewnętrznej, po stronie przyśrodkowej. Tutaj bardzo ważne jest, żeby właśnie przy tej rotacji podudzia całe udo, cała kończyna dolna nie zawrotowała nam się do wewnątrz. Pilnuję sobie tego delikatnie, przytrzymując tutaj za górną część podudzia. Utrzymaj pozycję. Mięśnie są silne, wydolne. Manipulacja wrzecionek. Trzymaj, nie pozwól. I nam pięknie odpuszczają. Czyli widzimy, że nic się nie zmieniło. Dalej toniczność została ta sama ale mogliśmy sobie bardzo fajnie zmienić pozycję, bo jeżeli na przykład zaczęliśmy testować kończynę dolną na plecach i nie chcemy przekładać pacjenta już na brzuch, no to bardzo łatwo możemy sobie e, wykorzystać e, tą zasadę, wykorzystać te testy. E, tak samo w tej pozycji moglibyśmy sobie jeszcze sprawdzić wspomniany już wcześniej mięsień brzuchaty. Tutaj uginamy sobie kończynę dolną... Mm, Trochę mniejsze zgięcie niż 90 stopni. Ważne jest, żeby była ona uniesiona do góry, bo będzie nam tu zależało na napięciu stopy. Stopa w, e, w zgięciu podeszwowym, troszkę mniej zgięcia. Super. Utrzymaj, nie pozwól. Ja idę sobie do wyprostu. Widzimy, że mięśni jest silny, wydolny. Manipulacja. Trzymaj. I pięknie nam odpuszcza. Tak jak przy mięśniach grupy kulszowo-goleniowej nic się tutaj nie zmieniło. I w pozycji leżenia przodem, i w pozycji leżenia tyłem mięsień brzuchaty jest wydolny, jest silny, układ nerwowy może go zaangażować do pracy i może odpuścić. Tego typu testy, testowanie gorypu kulszowo-goleniowej i mięśnia brzuchatego będą dobrym pomysłem, jeżeli pacjent zgłasza dolegliwości po tylnej stronie kończyny dolnej, w okolicy stawu kolanowego albo w okolicy biodra. Jeżeli podczas badania właśnie tych mięśni jakieś struktury są zaburzone, mają nieprawidłowy sygnał nerwów mięśniowy, dobrym pomysłem byłoby sprawdzenie innych struktur znajdujących się obok. Na przykład mięśnia czworogłowego uda, mięśnia pośladkowego średniego, czy krawieckiego lub smukłego. Jeżeli podobał ci się ten film i chciałbyś zobaczyć więcej treści z testów nerwowo-mięśniowych, zapraszam cię na nasze szkolenie Neurodiagnostyka i terapia, gdzie przez pięć modułów wykorzystujemy sobie wiedzę o testach nerwowo-mięśniowych, o sygnale nerwowo-mięśniowym i badamy całe ciało pacjenta. Więcej filmów o podobnej tematyce znajdziesz również na naszym kanale YouTube'owym. Zapraszam ci serdecznie.